Witam was, bracia i siostry. No, wyczekałem ten moment. Trochę mnie wirus przyaresztował na trochę dłuższy czas niż zamierzałem, ale dzięki Bogu zluzowało się na tyle, że bez kwarantanny mogę funkcjonować. Co za przywilej być przed Bożym obliczem razem. Wiecie, zdalibyśmy sobie z tego bardziej sprawę, już nie mówię o Bogu, Ojcu, ale kiedy Pan Jezus by tu z nami zasiadł. Zdalibyśmy sobie bardziej sprawę z tego przywileju, jaki mamy, że On chce z nami się spotkać, że chce z nami być. Chciałbym na początek podzielić się takim moim przeżyciem, świadectwem. Nie wiem, czy o tym już kiedyś wspominałem, chyba nie. I oddać Bogu chwałę, bo widzę, jak też ciekawie mnie prowadzi i myślę, że na pewno nie jestem wyjątkiem, bo Bóg jednakowo kocha każdego człowieka i ma dla niego jednakowo dobry plan. Kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem, nie miałem tak wyraźnej łysiny jak teraz. Pracowałem na kopalni po szkole, bo miałem dobry plan, żeby odpracować wojsko. Wiecie, niektórzy z was wiecie, jakie to były czasy, obowiązkowa służba wojskowa, do której wszyscy bardzo chętnie się garnęli. No oczywiście każdy uciekał jak mógł, nie było to przyjemne. No strata czasu to taki generalny wniosek. No ja też nie uważałem tego za wielki przywilej. No i tak myślałem sobie, że odpracuję to na kopalni. Zacząłem tam pracować, było bardzo fajnie, zwiastowałem Ewangelię. Ludzie się nawracali, a w międzyczasie rozwijał się zbór w Tychach, który, no to była najpierw placówka, właściwie to jeszcze wtedy nie był zbór. Otworzyła się możliwość kolportowania Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej na ulicach miast. No i ten zbór, nie wiem czy nie jako pierwszy w Polsce, wyszedł właśnie na ulicę. Stoisko, część Polaków, bo mało kto miał Pismo Święte w tamtym czasie w domu, część Polaków, powiem nawet, rzuciła się na zakup Pisma Świętego, że była taka możliwość, no bo nie za bardzo chyba Kościół to udostępniał, zakup. W związku z tym, no był to bardzo dobry czas, ludzie chętnie, bywały takie momenty, że zabrakło już powiedzmy tego pisma, było tam kilka paczek, zabrakło. No i później, no, dowiozą, za pół godziny, za godzinę tam dowiozą, nie? Więc niektórzy ludzie już czekali albo patrzyli, kiedy dowiozą. No wiecie, tak, to w sklepach niekiedy bywało. I kiedy Biblia się pojawiły, to niektórzy ludzie wręcz, no, wyciągali ręce, bo się niekiedy zgromadziła jakaś tam grupka kilku czy kilkunastu osób, wyciągali ręce, żeby im nie zabrakło. Ale co ważniejsze jeszcze, czy ważniejsze, równie ważne, to to, że można było z niektórymi ludźmi rozmawiać, dobre świadectwo im przekazać, dobrą literaturę chrześcijańską, no i trochę z nimi porozmawiać i ludzie też zaczęli się interesować coraz bardziej i ci ludzie się też nawracali jeden po drugim i to było takie niezwykłe, to było niezwykłe jak na skalę naszą polską, jak tu w naszym wymiarze. No i ja tam po pracy też często starałem się dołączyć, byłem tam na tym kolportażu, cieszyłem się z tych rozmów z ludźmi. No i zbór stwierdził, że no jest taka potrzeba, żeby to zrobić nie tylko tak na wyrywki, ale żeby to zrobić bardziej regularnie i w większym wymiarze. No i poproszono mnie, czy ja nie chciałbym się tym zająć. No, decyzja nie była łatwa, no bo tu kopalnia, nie dość, że odpracowałem wojsko, to jeszcze były bardzo dobre zarobki. Dla mnie w ogóle młodego człowieka po szkole to był w ogóle szok. Sprezentowałem moim rodzicom pralkę nową i jakaś kubka zaczęła się tam tworzyć. No ale tak też przed Bogiem odebrałem to, że jeżeli jest taka potrzeba, no to po prostu jest priorytet, jest to ważniejsze. No był dylemat właśnie wojska, tam były jakieś myśli, jakieś nadzieje, że jest jakaś szansa, żeby mnie tam z ramienia kościoła też jakoś reklamować. No, przyszła pierwsza stawka w urzędzie, w wojskowej komendzie uzupełnień, chyba tak się to nazywało. No i gdzieś tam jakoś mnie ktoś chyba jakimś sygnałem rzeczywiście obronił, ale przy następnej już nie było dyskusji. Wręcz tak jakby czekano na ten moment i to był moment idealny, jak jeżeli ktoś chciał zrobić na złość, dlatego że pobory w Polsce były w służbie lądowej 2 lata i od tego poboru, to był ostatni pełny pobór,
a później każdy następny co pół roku skracano o pół roku. Więc po roku już tylko na rok się szło, a nie na dwa, no różnica duża. A w marynarce wojennej było 3 lata służby i na wodzie i też skracano chyba po pół roku, już teraz nie wiem dokładnie, więc coraz mniej. No, ale państwo polskie okazało mi ten wielki przywilej, że zaciągnięto mnie do ostatniej możliwej pełnej, nie tylko lądowej, ale morskiej służby. W związku z tym pełne 3 lata chciano mnie zapuszkować wręcz w okręcie podwodnym, co jeszcze więcej atrakcji dostarcza zwykle. Natomiast niestety urosłem 2 centymetry za dużo, bo limit był 1,82 m. Ja miałem 1,84 m i zaklinowałem się w przejściu. Także po prostu już nie byłem na okręcie. No, ale byłem na okręcie. Okej, no był to cios. Nie powiem, był to cios, było to przeżycie, no bo przecież ja tu służbą się zajmuję, no przecież Pan Bóg widzi to wszystko, no chyba mnie tam nie pośle do tego wojska na jeszcze na tyle czasu, to nie wiem, co się dzieje. Modliłem się, no ale nic się nie zmieniało. Pan Bóg realizował swój plan. No jeżeli już tam muszę iść, no to w takim układzie ja jestem ewangelistą z Bożej woli i łaski, więc no to przynajmniej będę tam zwiastował Ewangelię. Szybko inni, podobnie jak ja, zapaleni młodzi ludzie dostarczyli mi tam sporej ilości broszur. No na kręcie nie wiem, ile tam było, z 30 osób, ale broszur miałem znacznie więcej, moja wiara była znacznie większa. Natomiast okazało się, że po pierwszych rozdanych broszurach i rozmowach stawiono mnie w trybie pilnym przed zastępcą dowódcy, no i była nie bardzo przyjemna rozmowa z nakazem natychmiastowego zaprzestania i wydalenia wszelkiej literatury niezgodnej z duchem państwa, czy nie wiem czego. No, tak nie do końca chciałem przyznać, chciałem jakoś się wymigać od tej odpowiedzi wyraźnej na tak. No i próbowałem kontynuować swoją działalność. No ale następna stawka już była, ja też zobaczyłem, że no raczej chyba to nie ma wielkiego sensu, nie przebrnę przez to i to. No wreszcie dowódcy okrętu zdecydowali, żeby przenieść mnie na inną jednostkę i potem tam już dalsza historia się toczyła. No i ja tak myślałem, panie, ja już nie wiem, no już okej, te pieniądze, które już tak mogłem sobie policzyć, nie, ile na tej kopalni bym zarobił przez te 3 lata, no już odżałuję, no ale to chociażby myślałem, że będę mógł się tu jakoś Ewangelią zajmować, ale zero. Poza tym wiecie, złośliwości na kręcie, wąska grupa, wiadomo, że ludzie nie, powiem, często niedowartościowani mają dobrą okazję, żeby być kimś i po prostu kimś tam dobrze pozamiatać. Więc nie mogę nawet zwiastować Ewangelii, po prostu już szybko zrobiła się fama o mnie, wszyscy już wiedzieli, że to ja jestem ten jakiś wyrodek. Praktycznie wszystkie drzwi pozamykane. I może teraz nie będę opowiadał tej dalszej historii, bo Pan Bóg dał też łaskę w dalszym czasie pewnych dobrych rzeczy w tym kierunku. Natomiast no, niekiedy przez coś mi przychodziło, nie? Czemu Pan Bóg mnie tam posłał? Jedną z rzeczy, którą sobie zdałem bardziej sprawę, to było to, że ja byłem taki dość delikates, nie? Jako mężczyzna to po prostu taki bardzo wrażliwy i tak dalej. Więc no, to wojsko trochę mnie tam oszlifowało, więc to był na pewno plus. Niekiedy żona mówi nawet, że jestem zbyt wojskowy, więc może za bardzo wziąłem sobie do serca, proszę. Przegięli, albo ja przegięłem. Natomiast czemu te 3 lata tam? I tak Pan Bóg mi też od czasu do czasu różne myśli wstawił, bo przecież czytam Boże Słowo i wiem, że wszystko u Boga ma sens i kierunek i to nie jest kwestia przypadku. I po przeszło około 30 latach, teraz widzę pewne rzeczy znacznie wyraźniej. Kiedy moja działalność gospodarcza się trochę podłamała, może z kilku względów, ale jednym bardzo ważnym elementem było to, że
Firma, z którą współpracowałem, potem przestała mi, znaczy zaczęła mi przykręcać jakby kurek, nie wypłacając mi to, co mi się należało, a potem już właściwie stanęła i ja, nawet niektórzy z Boże wiedzą, że pożyczałem, nie? Musiałem pożyczać i to takie było coraz bardziej uciążliwe. No więc no, zastanawialiśmy się z Mirelą, modliliśmy się, co dalej. Miałem siostrę w Anglii, mam, więc no, tak żeśmy to odebrali, żeby w tym kierunku spróbować. Pojechałem do tej Anglii, pracowałem gdzieś tam przez agencję. No, sytuacja na pewno materialna była o wiele lżejsza, natomiast szukałem czegoś takiego, co bym mógł powiedzieć, że to jest to. I widziałem fajne ogłoszenie właśnie takich opiekunów, sanitariuszy. Próbowałem się jakoś tam wkręcić, składałem wnioski, no ale nic nie przychodziło, żadnej reakcji zwrotnej. Wreszcie z jednej agencji był telefon, no tu pewne elementy widzą bardzo pozytywne, ale czy ma pan jakieś doświadczenia, nie, w tym kierunku? Właśnie jakieś w kierunku medycznym, pomocy, opieki chociażby nad kimś z rodziny. No nie, tak prawdę mówiąc, to nie za bardzo, nie mam. No to bardzo nam przykro, no, nie możemy nic zaproponować. No i odłożyłem, rozłączyłem się i powiem tak, i przez myśl mi przeszło, ale przecież w wojsku ja byłem sanitariuszem. Mam to w książeczce wpisane, nie? I zadzwoniłem znów i mówię, ale wie pani co, to było tak dawno, to było przeszło 30 lat temu i to właściwie to nie było nic wielkiego, no bo wiecie, ja tam nawet jednego opatrunku nie założyłem, miałem tytuł, nie? Jakiś, przez jakieś szkolenie. Przez jakieś szkolenie przeszedłem i owszem, w szpitalu wojskowym byłem, ale to było prawie wszystko, nie? A więc ja z taką jakąś niewiarą, ale z drugiej strony z jakąś może nadzieją. A on mówi, tak? I ma pan to wpisane tak gdzieś? No tak, jest to tam, powinno być to tam w książce, tak było to wpisane. No to wie pan, to zupełnie zmienia sytuację. No i dlaczego to mówię? Dlatego mogę powiedzieć, że teraz z perspektywy lat mojego życia, pracy i tak dalej, mogę powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych, a myślę, że najlepsza praca, jaką miałem w życiu. Mimo ograniczeń, bo wiem, jest ograniczenie, nie? Ja pracuję tam, moja rodzina jest tutaj i tak dalej, ale no, znów nie ma czasu, żeby wszystkich czynników wyłuszczać. Może teraz to, co mi się nasuwa, mam na pewno więcej czasu na czytanie Bożego Słowa tam, niż miałem wcześniej w normalnym, powiedzmy tu, polskim życiu. Druga rzecz, mam, myślę, nie mniej, a myślę, że więcej, to różnie jest w różnych okresach, no teraz wiadomo, też jestem ograniczony, możliwości na składanie świadectwa niż w ciągu życia tutaj. A jestem ewangelistą, więc dla mnie to też jest bardzo ważne. Więc tak czy owak, po tych długim, długim okresie czasu Pan Bóg mi pewne rzeczy otwiera i objaśnia, ale dla każdego z nas mam małe przypomnienie. Pan Jezus powiedział, że w różnych kłopotliwych sytuacjach naszego życia, pytaniach, które mamy, rzeczach, przez które nie potrafimy przejść, nie musimy się martwić, bo to wszystko jest jasne, klarowne, sensowne. Bóg wie, co robi i kiedyś, kiedy będziemy już u Niego, już więcej nie będziemy Go pytać. Dlaczego? I to jest piękne. I chcę, żebyśmy byli tego pewni, bo to powiedział Pan Jezus. Nie będziemy o nic pytać dlaczego. Wszystko zrozumiemy. Coś więcej. Nie, że zrozumiemy i pójdziemy ze zwyższoną głową do kąta i będziemy nad tym myśleć. No, Tylko po prostu jak to zrozumiemy, to będziemy oddawać chwałę Bogu. Będziemy Go uwielbiać i to non stop. I nie będzie można nas było zatrzymać. Bo po prostu zobaczymy cały obraz tych puzli. I te wszystkie elementy, które nam brakowały, będą tak piękne i tak wyraźne, że po prostu pozostaje nam tylko wieczne uwielbienie Boga bez końca. Oczywiście z wielu innych powodów też, ale między innymi też z tego powodu. Okej. Więc tematem mojego kazania, mojej usługi jest nie planuj sam. Przewrotowe trochę. Nie planuj sam. Jakbyście porozmawiali z moją żoną, to byście powiedzieli, on jest szalony na tle planowania. Nie, już nie mogę zdzierżyć tych jego planów. A tematem jest nie planuj sam.
Mam pytanie. Ja będę się zwracał bardzo bezpośrednio, ale niektóre to będą takie trochę trudniejsze pytania, natomiast myślę, że nie będziecie czuli i to, że po prostu tu przychodzę jako ten już uczony i teraz po prostu zadaję trudne pytania uczniom, nie? Po prostu to są pytania też dla mnie, ale żeby była lepsza komunikacja, będę zwracał się w trybie ty. A więc pytanie, czy popełniasz błędy? Nie wiesz? Spytaj się szybko współmałżonka. Czy mylisz się? No tak ci się wydawało na 100% właściwie. Okazuje się, szok. No nie, no pomyliłem się. Nie martw się, ja też. I to często. Więc nie nasze plany. Bo po prostu jesteśmy właśnie takimi. Ale co w związku z tym, jeżeli nie moje myśli, moja logika, moje działanie, moje plany, to co? Pan Bóg nam podpowiada bardzo wyraźnie. Jego plany. Jego słowo. On objaśnia nam swoją wolę. Dlaczego? Dlatego, że ty się mylisz, a Pan Bóg się nie myli. Nigdy się nie pomylił. Nawet w najdrobniejszej rzeczy nigdy się nie pomylił. Jego plany są doskonałe. I chciałbym, żebyśmy przeprowadzili taką małą analizę, bo Pan Bóg uczy nas, że Jego Duch, taki jak sam Bóg, jest duchem między innymi zdrowego rozsądku. To nie znaczy o tym, że musimy być bardzo uczeni, a przejść przez jakieś szczególne szkolenia. Nie. Wystarczy, że ten podstawowy system wnioskowania, taki bardzo naturalny i logiczny, będziemy uruchamiali i będziemy dochodzili do wniosków. Pan Jezus bardzo często używał różnych ilustracji i mówił, popatrzcie, obserwujecie niebo i wyciągacie wnioski. No bardzo słusznie. Patrzycie na różne aspekty życia. A więc róbcie to też w kwestiach duchowych. I chcę, abyśmy właśnie kawałek takiej analizy mogli zrobić na podstawie Bożego Słowa. Dlaczego? Bo Pan Bóg mówi, że zamysł ciała, czyli twojego i mojego umysłu, naszych wyobrażeń, to śmierć. Nasze pomysły na życie prowadzą do śmierci. Pan Bóg nie przesadza. Jeżeli według naszej logiki w odłączeniu od Boga, jeżeli my używamy swoich doświadczeń, patrzymy, czytamy może w internecie, może staramy się od mądrych tego świata zaciągnąć porady, to Pan Bóg mówi, że zamysł ciała, i to jest w sensie cielesności. Świat żyje według ciała, kieruje się ludzką, cielesną logiką i idzie prosto, gdzie? Do piekła. W dużych i małych aspektach naszego życia, bez wyjątku, Pan Bóg mówi, że zamysł ciała to jest śmierć. I konsekwencją tego, nawet w życiu duchowego, czy wierzącego człowieka, dziecka Bożego, bo przecież oczywiście wiemy o tym, że my możemy, będąc Bożymi dziećmi, żyć jednak, kierować się ciałem, cielesnymi pobudkami. I co wtedy się dzieje? Rośnie sfrustrowane Boże dziecko. Taki człowiek nie może mieć dobrych relacji, a szczególnie nie może mieć dobrej relacji z Bogiem. Bo jeżeli Bóg mówi, zrób tak, a człowiek wierzący nie idzie po tej myśli, bo on po prostu wie, on jest mądry i po prostu on robi sobie plany, to relacja z Bogiem nie wygląda najlepiej. To nie jest tak jak dwóch przyjaciół, którzy sobie ufają, którzy się cieszą, którzy idą przez życie z radością, niezależnie od tego, jakie przeszkody są do pokonania. I chciałbym, abyśmy przeczytali z listu do Rzymian, z 8 rozdziału, fragment, list do Rzymian, 8 rozdział. Zachęcam was do
używania Biblii tak często i tak bardzo, jak to możliwe. Ja wiem, że jest no, przyzwyczajenie, powiedzmy tam, jeżeli to jest Biblia w innej formie niż papierowej, okej, jakąś wygodniej, natomiast tak czy owak, żeby nasze wyobrażenia o Biblii nie zastąpiły prawdziwie Bożego Słowa, ważną rzeczą jest ciągle kontrolować i czerpać. Ja czytam, ja mówię coś, zaglądajcie do Bożego Słowa, kontrolujcie, czy to, co mówię, czy tylko dlatego, że nazywam się Roman Janaszak, to po prostu trzeba tego słuchać i posłuchać, dać posłuch, albo też zignorować z tego samego powodu, czy po prostu dlatego, że Bóg tak mówi i dlatego zaglądajmy do Bożego Słowa. Rzymian 8 rozdział, od 5, no oczywiście zawsze im szerszy kontekst, tym lepiej, natomiast no, nie jesteśmy w stanie szerokich kontekstów tu w tym momencie czytać, dlatego przeczytam fragment Rzymian 8, od 5 do 8, później jeszcze będziemy korzystali z innych fragmentów, głównie tego 8 rozdziału. 5 do 8. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Czyli kiedy przyglądamy się temu, co Pan Bóg mówi na te tematy, możemy wyciągnąć wniosek, że, tak jak wcześniej żeśmy powiedzieli, zamysł ciała to śmierć. A zamysł ducha, jeżeli kierujemy się Duchem Bożym, jeżeli chcemy wypełniać Bożą wolę, jeżeli słuchamy, co On ma do powiedzenia i usiłujemy, bo oczywiście doskonali nie jesteśmy, ale Bóg patrzy na nasze serca, usiłujemy iść w tym kierunku i będziemy poddani Jego duchowi. Efekt tego to życie. A przecież wszyscy chcielibyśmy żyć. Nikt z nas nie chciałby stwierdzać w swoim życiu albo po cichu tylko dla siebie, co to za życie. My chcemy wszyscy żyć i to ma dla nas Pan Bóg. Czyli kiedy żyjemy według Bożego Ducha, czeka nas życie i to życie w pełni od Boga. I co jeszcze? No pokój. To, czego też tak bardzo brakuje dzisiaj. Nawet kiedy są pieniądze, nawet kiedy się powodzi i tak dalej. Mnóstwo niepokoju. Ludzie walczą, rozwodzą się. No różne rzeczy robią, różne, przeróżne, coraz dziwniejsze rzeczy po prostu, aby znaleźć to ukojenie, aby znaleźć to błogość i zadowolenie. Nie ma, znów Pan Jezus mówi, pokoju niepobożnym. Tym, którzy nie żyją według woli Bożej. Czyli jeżeli żyjesz niezgodnie z wolą Bożą, nie szukasz jej na co dzień, to nie oczekuj pokoju, oczekuj niepokoju i to będzie normalne. Nie ma się co dziwić. Dla nas, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, jest ta druga część, myślę, i z tym się radujemy. Zamysł ducha to życie i pokój. To jest dobra wiadomość. Życie i pokój jest dla ciebie, jeżeli należysz do Jezusa, jeżeli oddałeś Mu swoje życie i chcesz być Mu poddany. Ale przecież w Biblii, mimo tego, że ten efekt ciała jest tak powszechny, jest, że tak powiem, obowiązujący dla każdego człowieka. Mamy piękne relacje między ludźmi, między człowiekiem a Bogiem. Mamy i to wiele takich przykładów. I chcemy patrzeć w tym kierunku. W liście do Rzymian, tym samym, ale dwa rozdziały dalej, 10 rozdziale i 12 wierszu czytamy, że nie ma różnicy 10-12. Ja nie chcę tak bardzo wyprzedzać, zanim wy znajdziecie, aby uniknąć możliwości znalezienia tego i popatrzenia na to. Dlatego jeszcze raz się zatrzymam. Rzymian 10-12. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. A więc tu dowiadujemy się, że Bóg jest takim samym Panem dla wszystkich. Jeżeli czytamy o Henochu, jeżeli czytamy o Jozłem, kimkolwiek, człowieku, który chodził z Bogiem i to nas pociąga. I widzimy, że to było coś pięknego, to było piękne życie, pełne wartości. To nie było tylko dla wybranych.
Bóg jest takim samym Panem dla wszystkich bez wyjątku, czyli dla ciebie też. Jeżeli szatan cię chce oszukać, albo ktoś ci mówi, ty jesteś do kitu, to jest nieprawda, to jest ludzki fałsz. Prawda jest to, co mówi Bóg. Jest jednakowo dla ciebie też. I co dalej? I jest jednakowo bogaty dla wszystkich. Albo inaczej można powiedzieć, obficie błogosławi. To nie jest coś skąpego. Życie z Nim nie jest tylko jakimś takim małym dawkowaniem od przypadku do przypadku. Ale Bóg daje obficie. Tak, że nigdy nie powiesz, jestem w niedosycie. Ale powiesz, mój kubek jest opływający. Obficie błogosławi. I znów tu mamy ten wyraz wszystkich. On się tu powtarza. Bóg jest jednakowy. Dla wszystkich obficie błogosławi wszystkich, ale jest tam jakiś warunek z naszej strony. Bóg się nie wpycha na siłę. Wszystkich, którzy wołają do Niego. Którzy Go wzywają. A więc znów bardzo ważne pytanie. Wzywasz Boga? Wołasz Go? Czy na porządku dziennym to On jest przy tobie? Czy pierwsza moja reakcja to jest zdenerwowanie? No, znów tu jakiś problem, znów roboty na drodze, znów telefonu nie odbierałem. Czy to jest moja reakcja? Czy ja sam rozwiązuję te problemy? Czy to jest westchnienie do Pana? Panie, widzisz, mam mało czasu. Pomóż mi przez to przejść. Czy liczysz na Niego? Czy wzywasz Go? I to jest praktyczna część naszego chodzenia z Bogiem. To nie tak bardzo to, co wiemy o Bogu, teoretyczna część, ale w naszym życiu liczy się ta praktyczna część. I jak to dobrze, że jest taka możliwość, że jest to tak niezwykłe błogosławieństwo, że to chodzenie z Bogiem jest możliwe nie tylko dla Henocha czy innych Bożych sług. I chciałbym tu dołączyć jeszcze takie dwie bardzo ciekawe myśli, które znów Bóg nam przekazuje. To nie jest mój pomysł. Ja to zastosuję tu angielski język, dlatego że korzystam sobie z jednego małego Nowego Testamentu, który czytam sobie po angielsku i czytanie w innym języku pomaga, bo można na to popatrzeć troszkę jakby z innej strony. Więc jak ktoś ma możliwość, to zachęcam. A nawet ja się tak uczyłem angielskiego. Jak już coś umiałem, jakieś podstawy, to zacząłem czytać Ewangelię, Nowy Testament, fragmenty, które znałem dobrze po polsku, bo wtedy, kiedy czytałem po angielsku, to nawet jeżeli dobrze nie umiałem po angielsku ich rozszyfrować, to po prostu wiedziałem, jak one brzmią, co one tu oznaczają. Więc zachęcam, natomiast przede wszystkim ze względu na to, że one rozszerzają spojrzenie. No to tak jak ktoś już na ten temat mówił, ale kazanie i można by powiedzieć, że już na ten temat słyszałem. No nie. Ktoś inny mówi dokładnie na ten sam temat, ale znów z troszkę innej strony i nasze poznanie się ubogaca. Z 8 rozdziału, 26 wiersz, Pan Bóg przekazuje nam taką prawdę. 8:26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Czyli mamy tu też odpowiedź na naszą niemoc, którą często mamy. Właśnie nawet tak tu chodzi o tą duchową, nie? Chcemy, tak Paweł pisze też, nieraz chcemy, ale jakoś nie wychodzi, jesteśmy słabi. I tu Boże Słowo nam też o tym zmiankuje. Kiedy jesteśmy w naszej niemocy, to Duch wspiera nas. Wiecie, to nie dzieje się znów tak po prostu przypadkowo albo z automatu. Kiedy wspiera? Kiedy rodzic wesprze dziecko? Kiedy dziecko wyraża tą potrzebę, to pragnienie. Tatusiu, nie umiem dać sobie rady. Może to będzie we westchnieniu, ale to będzie liczenie właśnie i to będzie skierowanie się do Ojca po wsparcie. Więc On na pewno, to jest znów Boży gwarant, wspiera każdego, kto zwraca się do Niego, kto liczy na Niego. Nie możemy liczyć na to, myślę, na to jakoś wielkie wsparcie wtedy, kiedy odmawiamy pacierze, kiedy spełniamy formalności, kiedy załatwiamy może nawet listę modlitewną, ale kiedy nie ma naszego serca i pragnienia zaangażowanego w tą relację z Bogiem
i w tą ufność do Niego. I jeszcze raz, teraz w języku angielskim, ja to tak postaram się przekazać. Duch uprasza Boga za nami. Duch wstawia się. Duch uprasza Boga za nami. Czujemy to? Czujemy tą głębię? To nie jest tak tylko, tam Roman ma jakiś problem, może się zajmiesz nim. Nie. Popatrzcie, jakie zaangażowanie jest Ducha Świętego w nasze życie, w nasze potrzeby. Kiedy zdamy sobie z tego lepiej sprawę, będziemy Mu bardziej wdzięczni i będziemy funkcjonować w inny sposób. Mam nadzieję, że nasze odreagowanie będzie inne. Uprasza Boga za nami w westchnieniach, których słowa nie są w stanie wyrazić. Masz takie westchnienia z głębi siebie, które nie jesteś w stanie słowami określić? Nie jesteś w stanie tego wypowiedzieć, ale to jest tak głębokie, tak intymne, że po prostu nie określisz tego inaczej. Ale Bóg to czyta. I tak wstawia się za nami Duch Święty. Popatrzcie, jakie wsparcie. Do dyspozycji. Co za przywilej. I odkryłem to dopiero ostatnio. Jakoś nie skorelowałem tego. Teraz zobaczmy. Chodzi mi teraz o to połączenie z 34 wierszem tego samego rozdziału. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Widzicie tam współpracę? Widzicie tego jednego ducha? Ze strony Ducha Świętego, Pana i Pana Jezusa teraz czytamy. I znów z tego przykładu angielskiego można by powiedzieć, że to brzmi tak. Jezus uprasza za nas przed Bogiem. On uprasza za ciebie. To nie jest coś powierzchownego. To nie jest coś lekkiego. To jest pełne zaangażowanie. I dlatego, kiedy czytamy, że Bóg nas ukochał, to nie znaczy tak tylko może w naszym ludzkim znaczeniu. Takie płaskie. To znaczy zaangażowanie całej istoty w dobro, w pomoc, w błogosławieństwo. Co za przywilej. Duch Święty wstawia się za nami, wspiera nas, uprasza przed Ojcem. Pan Jezus uprasza przed Ojcem w naszych sprawach. A Ojciec, też wiem, ja teraz nie będę myśli rozwijał, to też nie reaguje w taki sposób powierzchowny. Ojcu się to podoba. On jest to zaangażowany. To jest to. Tak. On chce to wykonać. On chce tą prośbę spełnić. I patrzy na nasze serca. I kiedy jest z naszej strony ta otwartość i współpraca, to wszystko zaczyna się zazębiać. Praca Boga w naszym życiu zaczyna przynosić owoce. I te owoce są nieziemskie. Po prostu one też są nie do opisania, nie do ogarnięcia ludzkim umysłem. Jako Boże dzieci mamy taki potencjał i taką możliwość. A czyli, wracając do tego Rzymian 10:12, Bóg jest taki sam dla wszystkich, obficie błogosławi wszystkich, którzy wołają do Niego. Z całego serca, z głębi swojej istoty. I znowu mam pytanie. Chciałbyś współdziałania kogoś mocnego? Takiego na telefon? Masz tam jakiś problem. Praktycznie to jest gość, jak to mówią. Nie ma dla niego praktycznie braku kontaktu, znajomości, mądrości, finansów. Chciałbyś kogoś takiego na telefon? Po prostu masz problem, dzwonisz i załatwia. I chciałbyś dodatkowo, żeby za każdym razem to było dla twojej korzyści? Cokolwiek on wtedy zrobi na twój telefon, to będzie twoja korzyść. I chciałbyś, żeby w tym nie było żadnego wyjątku, że dzwonisz w ciemno i to, co on zrobi, to wiesz. Jesteś już pewny i spokojny. Ty już właściwie już o tym nie myślisz. To już jest załatwione. Żeby tak było w każdej sprawie, nawet tych, które wydaje ci się, to już jest głową w mur. Spójrzmy na następny wiersz 28.
A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Myślę, że możemy tu zwrócić uwagę na dwa elementy. Ludzki i Boży element. Widzimy, że ze strony człowieka jest określony pewien warunek. Jest tu mowa o ludziach, którzy Boga miłują. I oczywiście jak wszystko z Bożego Słowa, to wszystko musimy traktować jako w stuprocentowym znaczeniu. Co to znaczy miłować Boga? To znaczy przyjść w niedzielę, a jeszcze dodatkowo w czwartek na nabożeństwo i po prostu spełnić to, co się Bogu należy. To znaczy też to, między innymi, jeżeli jest to możliwe. To znaczy się po prostu, no nie wiem, czy już kiedyś kogoś miłowałeś, ale jeżeli tak, to może ułatwić trochę sprawę. Ale to znaczy jeszcze coś więcej, bo nasza miłość jest taka troszkę warunkowa. Jak ktoś nam raz, drugi i dziesiąty nas zawiedzie, zawali, no to ta nasza miłość już, powiedzmy, się tam dopasowuje jakby do tych reakcji. Ale jeżeli mamy do czynienia z Bogiem, który jest doskonały we wszystkim, gdzie nie ma nawet takich ludzkich oporów. Jeżeli Boga miłujemy, to ten cały ciąg, o którym czytamy, jest dla nas. Odkrywajmy, co jest do wzięcia. A więc jeżeli miłuję Boga, to On mnie powołuje. Wtedy On czyni postanowienie. Oczywiście moje miłowanie Boga to nie jest też mój pomysł i moja moc. Oczywiście tu ciągle musimy zakładać moją marność i Bożą doskonałość i pełną miłość. Przepraszam. A więc Pan Bóg wtedy, oczywiście najpierw wysyła sygnały, tak Rzymian pierwszy rozdział nam mówi o tym. Na tysiące sposobów chce mi pokazać prawdę, że On mnie kocha, że stworzył ten świat dla mnie, że ma dobry plan, że On jest Bogiem i po prostu to jest fakt i tego nie da się ominąć, bo po prostu zafałszowalibyśmy i wyszlibyśmy na manowce. A więc to jest podstawowa prawda życiowa. I kiedy on widzi na te wszystkie reakcje miłości, poświęcenia, przyjścia Jezusa i tak dalej, jeżeli on widzi tą pozytywną reakcję w moim sercu, jeżeli to jest ta otwartość dla Boga, to wtedy on też dokonuje powołania. Ja znów mam pytania. Mogę jeszcze? Okej. Okay. Czy chciałbyś, żeby Jezus był twoim bratem? Takim starszym bratem. No, starsze rodzeństwo często się nie kojarzy zbyt dobrze, ale takie tu są fakty, taki jest potencjał starszym bratem. W czym Pan Jezus ci się podoba? W czym podobałby ci się jako brat? Podoba ci się w czymś? A w czym by ci się nie podoba? Może jest coś takiego, w czym ci się nie podoba. Może byłby niebezpieczny, taki jak Dawid by donosił ojcu, co tam złego, bracia. Może jest coś, w czym ci się Jezus nie podoba. Czy chciałbyś, żeby Pan Bóg znał cię na wylot? Wiedział o wszystkim. Trochę ułatwię. On, już mogę powiedzieć, że on wszystko zna. Także już to nie jest sprawa naszych chęci. To jest fakt. On wszystko doskonale wie i zna nas na wylot. I wiesz co? Że on znając ciebie doskonale, każdej najgorsze rzeczy, myśli, intencje, wszystko to, co udało nam się ukryć przed innymi, on to wszystko wie. I wiesz co? Jak on zareagował? On ciebie wybrał. Nie z powodu tych złych rzeczy, ale że zobaczył w twoim sercu jeszcze coś więcej. Zobaczył tą otwartość na Niego. Tą pozytywną reakcję. Tą tęsknotę w Jego kierunku.
I kiedy to zobaczył w twoim sercu, to wystarczyło, aby ciebie wybrać. I kiedy patrzymy na ten 28 wiersz, to znów na te pytania mamy tu jakby 29, przepraszam, wiersz. Teraz 29 wiersz, może przeczytajmy go. Bo ty, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu syna jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Spełnia się, jest to możliwe. Pan Bóg ma plan. Jeszcze raz chcę przypomnieć ten temat mojej usługi. Nie planuj. Zejdziesz na manowce. Oczywiście mówię to w pewnym kontekście. Bóg ma dla ciebie najlepszy plan. Nie planuj sam. Jaki jest Boży plan? Aby uczynić cię podobnym, aby stali się podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Powiesz, ponad moją głowę. To nie plan dla mnie. Zaraz, powoli, kto się myli? Ja czy Bóg? Ty się mylisz, czy Bóg się myli? Jest to możliwe? Jest to pewne, że jest to możliwe. Dlaczego Pan Bóg chce, żebyśmy byli, stali się podobni do Pana Jezusa? No, chociażby podam dwa powody. Bo Jezus wnosi niebiańską wartość. Jak przyszedł na ziemię, to wszystko wokół Niego było inne. On przyszedł jako światłość, jako prawda. On rozświetlił te mroki i to zakłamanie. Jezus wnosi niebiańską wonność, a pamiętamy, co Pismo Święte mówi o tym, że my mamy być wonnością Chrystusową. Właśnie dokładnie ten zapach może z nas emanować. Jego światło, my możemy być nosicielami i On tak to zaplanował. Jezus wnosi Boże wartości. I to jest plan Boga dla Jego dzieci. Aby radość, pokój, miłość, sprawiedliwość, czystość, prawdomówność i wszystko to stawało się coraz bardziej naszym udziałem. I aby Jezus już był nie tylko jeden na ziemi, ale aby był pomnożony. Tak Pan Jezus też mówił, jak ziarnko upadnie w ziemię i obumrze, wyda obfity plon. Jezus umarł, abyśmy my mogli żyć w Jego duchu i być podobni do Niego. Co za przywilej. Ludzie mówią, no gdyby Jezus tu był na ziemi, a mogą mówić, co ty jesteś jakiś inny, jakby nie z tej ziemi. Możemy być w Jego miejsce tu, podobni do Niego. Pan Bóg chce mieć więcej takich jak Jezus, nie tylko Jezusa, ale Jego dobroć, Jego pragnienie rozbudowywania, pomnażania tego, co dobre, idzie dalej. I dlatego stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. A teraz dalej proces w tych, w których znalazł właśnie to zarzewie, to pragnienie w jego kierunku, dał wszelki potencjał, aby to rozwijać, aby ukształtować w nas podobieństwo do Pana Jezusa. I czytamy tu też w tym 29 wierszu, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył. Przepraszam. Boże Słowo mówi o tym, że zna Pan tych, którzy są Jego. Bóg zna, zagląda do serc ludzkich i zna. On przegląda świat, przegląda ziemię i widzi. O, tu to serce idzie w moim kierunku. Ono odpowiedziało na mój zew, na mój sygnał. Pan Bóg rozpoznaje. I teraz, kiedy rozpoznaje, zna tych, których znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna. Widzisz już swoje przeznaczenie? Nie to twoje, według twojej logiki, ale to od góry. Wiesz, jaki plan Bóg ma dla twojego życia? Jest przeznaczenie dla ciebie. Nie trzeba go szukać w gwiazdach. Bóg go wyraźnie objawił. I Bożym planem jest to, żeby on był pierworodnym pośród wielu braci.
Pierworodny, no to jest ten pierwszy. On pierwszy jest, tak jak Pan Jezus też o tym mówił. To jest ten najbardziej dojrzały. On już przeszedł przez pewne rzeczy, przez co nie przeszli ci młodsi, nawet i w tej kategorii. Czytamy tu też, że był pierworodny pośród wielu braci. Wielu. To zakłada Boży zamysł. Nie jesteś sam. Pan Bóg patrzy na twoich braci i siostry podobnie jak na ciebie. Nie różnicuje, nie czyni niektórych gorszymi, nie spycha nikogo na margines. Dla niego każde serce jest jednakowo ważne i jednakowo każdego kocha. Czy złapałeś ten Boży plan? Czy żyjesz Bożą rodziną? Czy żyjesz tym Bożym pomysłem dla twojego życia, w którym nastąpi realizacja i nastąpi spełnienie w prawdziwym pokoju i to prowadzi cię do prawdziwego życia? Pan Bóg chce, aby tam była atmosfera rodziny, dlatego też znów wszystko stworzył. Stworzył Kościół, stworzył wspólnotę, stworzył braci i siostry. Wyraził to nieraz, między innymi powiedział, kto jest moim bratem i siostrą? Ci, którzy słuchają mojego słowa i ci, którzy lgną do Boga, są jedno. Apostoł Paweł w pewnym miejscu też wspomina, jeżeli jest w was jakaś wspólnota ducha, no to bądźcie zachęceni, żeby zrealizować, żeby postępować w taki sposób. Wiecie, bez tej pragnienia tej wspólnoty jesteś moim bratem i moją siostrą. To, co mam, jest Boże i jest też twoje i moje. Moje zdolności, moje możliwości, moje telefony, moje cokolwiek daję Bogu do dyspozycji, a ty jesteś częścią Bożej rodziny. Nie traktuję tego już zachłannie, że to należy do mnie. W taki sposób możemy realizować Boży plan. Jeżeli jest wśród was wspólnota ducha, jedno serce, ktoś z nas przeżywa coś trudnego, modlę się, myślę jak pomóc. Jesteśmy jednej myśli i jednego interesu. I dalej popatrzmy na 30 wiersz. A których przeznaczył, tych ich powołał. A których powołał, tych ich usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Czyli w myśl tego, tak żeśmy wcześniej wczytali, przeznaczył, to jest Boży plan, powołał. I mimo tego, że okazaliśmy się niezdolni, tak czytamy tutaj, usprawiedliwił. To nie jest dlatego, że byliśmy lepsi, ale ze względu na Pana Jezusa Bóg nas usprawiedliwił i jesteśmy inni w Jego oczach. Pan Jezus stawia się za nami, uprasza i myślę, że można by tak sparafrazować Jego postawę. Ten człowiek, ten mężczyzna, ta kobieta mi zaufał. On pragnie inaczej, mimo jego grzechów i upadków. Zapłaciłem za niego cenę. Jest wykupiony. I w całym tym procesie teraz Pan Bóg posuwa się jeszcze dalej. Przeznaczył, powołał, usprawiedliwił. I co jeszcze? Jakby tego było mało, uwielbił. Czy to ludzką logikę przekracza zupełnie. No jak można takiego grzesznika, takiego zwykłego, takiego upartego, jeszcze włączyć w uwielbienie. Inaczej można by powiedzieć, obdarzył chwałą. Jak ja mam mieć udział w chwale, która pochodzi od Boga? Oczywiście Pan Bóg nie jest naiwny i znów nie robi tego automatycznie. Okej, rób co chcesz, tu super, jest chwała dla ciebie, jesteś wielki. Nie, Bóg to robi bardzo mądrze, ale znając głębie i pragnienie twojego serca, nawet kiedy ci się nieraz nie udaje, On zna głębokie pragnienie twojego serca. I On postanowił, ze względu na Pana Jezusa, włączyć cię w chwałę. To też Pismo Święte mówi więcej razy, że my będziemy mieli udział w Bożej chwale. No, w takiej proporcji, tak rozumiem, i to jest inny temat, którym się kiedyś ktoś może zająć, ale tak czy owak, ta chwała jest jakby pełna do dyspozycji. A jak ją ograniczymy, to będzie ewentualnie nasza strata. I jeszcze chciałbym
już zbliżając się do końca, bo widzę, że tu tak dla kaznodziejów jest zegar. Także w pewnych kwestiach musimy być poddani czy solidni. 30 wiersz mówi nam tak. A których uwielbił, tu już jesteśmy. Przepraszam, chciałem przeczytać 35 wiersz. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagoć, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Czyli to jest jakby mały blink w ludzką rzeczywistość. Mówimy o wzniosłych, pięknych rzeczach, ale żyjemy na tej ziemi i w różnym stopniu mamy udział w tym, o czym teraz czytamy. Pan Bóg nie odlatuje od rzeczywistości. On wie dokładnie, jak nasze życie tu przebiega i On wie, jak wiele cierpienia często jest w życiu Jego dzieci. Ale to wszystko jest realistyczne. Mimo tych wszystkich rzeczy, które możemy przechodzić, ucisku, prześladowań, głodu, nagości, niebezpieczeństw, miecza, który grozi nam gdzieś już za głową, podstawą jest miłość Chrystusa. To wszystko jest jakby faktem, ale to wszystko jest jakby faktem, który schodzi na margines. Któż nas odłączy od tej miłości? Czyli miłość jest tu tym zasadniczym elementem naszej relacji z Bogiem i naszego życia, naszego pokoju, naszego błogosławieństwa, naszego wszystkiego. Jeżeli żyjemy w tej świadomości Bożej miłości i na tyle, na ile ją odzajemniamy, na ile ją odbieramy, na ile jesteśmy jej uczestnikami, na tyle nie ma problemu, kiedy przychodzą jakiekolwiek przeszkody, o których tu czytamy. Nie ma problemu. I 37 wiersz, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Wiecie, to nie jest tylko jakieś, no jakoś tam dobrniemy do końca. To nie jest tej kategorii sprawa. Ale tu jest, zwyciężamy, jesteśmy zwycięzcami. Nie beczymy nad sobą, bo coś jest nie tak. Nie, nie ma takiej opcji. Jest zwycięstwo. Jedyny problem może być taki, że z tego zwycięstwa z powodu mojego nieposłuszeństwa nie korzystam, więc tu nad sobą trzeba zapłakać i zmienić, i pokutować, i zmienić coś w swojej postawie, w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu. Ale kiedy jesteśmy w Jezusie, zwyciężamy. Dlaczego? Zwyciężamy dlatego, że nas umiłował. Jego miłość jest gwarantem na wszystko, co najlepsze w naszym życiu. Jeżeli czerpiemy z tej miłości, jeżeli ufamy Bogu, to jesteśmy z Jezusem zwycięzcami, nawet kiedy Jezus był zwycięzcą, nawet w chwili, kiedy był zdradzany, kiedy go brali, kiedy był przesłuchiwany, nawet wtedy, kiedy był biczowany, kiedy był ukrzyżowany. On miał świadomość zwycięstwa, które nadchodzi. To była kwestia czasu. A że przeszedł przez próby, to teraz może nam dopomóc, wie, co to znaczy, a z drugiej strony uczył się posłuszeństwa. Będąc w niebie, nie musiał nikogo słuchać. On był jedno cały czas z Ojcem, z Duchem Świętym i tam nie była kwestia nie moja wola. Tam była kwestia jednej myśli. Ale teraz uniżył się do roli człowieka. Nie przecież, żebym służony i tak dalej. Wiele tych aspektów miało miejsce. Ale cały czas, będąc w Bożej woli, nie we własnej, nie przyszedłem spełniać swoją wolę, ale wolę mojego Ojca. I mógł iść w zwycięstwie. I jeszcze jeden wiersz chciałbym z drugiego listu do Koryntian na koniec przeczytać. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział i wiersz 15. Też taka zachęta, myślę, dla nas. Drugi do Koryntian 5:15. Drugi do Koryntian 5:15. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Wszystko ma niesamowity cel, kierunek i spełnienie w Bożym planie. Tak było w życiu Pana Jezusa i tak dokładnie Bóg chce, aby było w życiu każdego Jego dziecka. I dlatego korzystajmy z tego. Nie marudźmy, że On jest niesprawiedliwy, niedobry, nie widzi, nie słyszy, nie działa, nie wiadomo, co z Nim jest. Bijmy się w piersi. Czytajmy przede wszystkim Boże Słowo, analizujmy, wyciągajmy wnioski, opieramy się na Nim. Nie twórzmy własnego planu, bo On zaprowadzi nas do śmierci.
To może być stopniowy proces, już tu i teraz. Ale korzystajmy z życia, które Pan Jezus ma dla nas. I zrezygnujmy z siebie. Bo to znaczy właśnie zrezygnować ze swojego planu, swoich żądań. Oczywiście mamy ludzkie pragnienia. No, chciałbym kupić nowe auto, to już jest takie niepewne. No, dobrze by było mieć dom. Mamy środki na to. Okej, w porządku. Jakieś inne cele życiowe. Ale w tym wszystkim, jeżeli to będą nasze plany, nasze realizacje, nasze nadzieje, marzenia i nasze spełnienia, to tym spełnieniem będzie śmierć. Tak mówi Bóg. Ale jeżeli my w tym wszystkim umrzemy dla siebie, dla naszych celów, jeżeli nie uda mi się kupić tego auta, nie będę rozpaczał i rozdzierał szat. Nie, no jeżdżę tym, Panie, no masz jakiś inny plan, lepszy, po prostu lepszy. Panie, liczyłem na to, że ta choroba jakoś ustąpi. Nie ustąpiła. Ty wiesz doskonale. Liczyłem na to, że jeszcze trochę pożyję, a tu już śmiertelna choroba mi wisi nad głową i cokolwiek by to nie było. Życiem jest nie nasz ludzki plan, życiem jest Chrystus. Zrezygnujmy z naszych planów, poddajmy się Bogu, a będziemy żyć. I będziemy rozsiewali to życie wobec siebie. I nasze życie będzie spełnione, ono będzie miało wartość, Bożą wartość. Nie ludzką, chwilową chwałę, ale Bożą wartość na wieki. Jemu nie będzie chwała, że z takim dobrym Bogiem, że On to wszystko zaplanował dla każdego z nas bez wyjątku. Tu nie ma żadnego wyjątku. Nie ma. Dla Ciebie już nie, bo Ty zrobiłeś to i tamto w swoim życiu. Nie. Boża łaska jest ponad tym wszystkim. I kiedy tylko przyjdziemy do Niego, otwieramy nasze serca. Nie ma przeszkody, nie ma szatana, nie ma ludzi, nie ma innych okoliczności, które stanęłyby Bogu na przeszkodzie w realizacji Jego doskonałego planu. Nic tylko chwalić Boga, nic tylko dziękować, wielbić Go i żyć dla Niego i uczyć się posłuszeństwa, poddawania swojego życia Bogu. I tego Wam życzę, drodzy bracia i siostry, i tego sobie życzę. I to Bóg dla nas przeznaczył. Pomagajmy sobie nawzajem, baczmy jedni na drugich. Jemu nie będzie chwała. Amen.